Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć coś nieco na temat herbaty tureckiej. Skąd się ta herbata wzięła, prawda? I generalnie biorąc, w jaki sposób się ją parzy, ale także chciałbym Wam powiedzieć coś nieco również na temat pewnych aspektów kuchni tureckiej, właściwie kuchni tatarskiej również. Dlatego, że kuchnia tatarska dość mocno, słuchajcie, właśnie z kuchni tureckiej, jakby nie patrzeć, korzystała. Z kuchni mongolskiej jak najbardziej, ale również i pewnie tureckiej także, ponieważ Turcy przecież no, mieli silny wpływ chociażby na Hanat Krymski czy inne tego typu tutaj przedsięwzięcia Tatarów. Dobrze, zatem zacznijmy od herbaty tureckiej. Otóż Turcy herbatę w dawnych czasach sprowadzali z Chin. Pita ona była, z tego co czytałem, głównie przez elity i w zasadzie była nieznana. Do roku 1900 w ogóle praktycznie nie znano herbaty w Turcji. Dopiero później, kiedy Turcy stracili tereny, można powiedzieć, kawowe, a więc tereny, gdzie rośnie kawowiec, zaczęto myśleć o herbacie. Dopiero za czasów Atatürka. I tak na przykład od roku mniej więcej 1947 zaczęto dla firmy Çaykur produkować, słuchajcie, herbatę w rejonie Rize nad Morzem Czarnym. Tam jest taki klimat, który jest dobry właśnie pod herbatę i tutaj właśnie tą herbatę, słuchajcie, produkowano. W tej chwili firma Çaykur jest jedną z najbardziej znanych i najlepiej znanych firm tutaj w rejonie, prawda, no, turecki. I teraz tak, wszystkim zacznijmy od tego, dlaczego na przykład mamy taką filiżaneczkę, tak? Filiżankę w kształcie, prawda, tulipana. Tulipany oryginalnie rosną w Turcji w ogóle, zacznijmy od tego. Nie w Holandii absolutnie, tylko w Turcji. To jest turecki ten. Dlatego, że tutaj mamy gorące, prawda? Tutaj z kolei ten fragmencik mamy chłodny. Po co? Dzięki temu, prawda, możemy sobie spokojnie herbatę wypić. Herbata powinna mieć kolor krwi królika. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, również herbatę pijemy z dodatkiem cukru. Dodatkiem cukru jest to najczęściej ilość 2 kostek. Ponadto też, co tutaj można by było powiedzieć, herbata inaczej wygląda niż herbata chińska, prawda, Camellia sinensis, czy też inaczej niż na przykład Camellia assamica, to znaczy to nie są duże liście, to są drobno pokrojone, przepraszam, drobno, można powiedzieć, rozdrobnione liście, prawda, herbaty z rejonu Rize, one w ten sposób wyglądają, jak widzimy, są drobniusieńkie, prawda, i o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że tego typu herbata, no, przede wszystkim mocniej się parzy, to na pewno. I też ona inaczej się parzy. Ją się parzy w tak zwanym podwójnym czajniku, który się nazywa Çaydanlık albo też Demlik. Zasada jego działania jest mniej więcej podobna do zasady działania samowaru. To znaczy, w dolnym czajniku gotujemy wodę, natomiast w górnym przygotowujemy esencję herbaty. I wlewamy mniej więcej do tej wielkości esencję, resztę uzupełniamy wodą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że nie każdy z nas ma, prawda,
tego typu sprzęt. Ja tego typu sprzętu nie mam. On kosztuje dobry, z tego co rozmawiałem, około 200 zł. Oczywiście można kupić też za około 100 zł, natomiast on nie jest zbyt dobrej jakości, podobno. Zatem około 200 zł trzeba wydać na tego typu, prawda, tutaj przyjemność, tak? W związku z czym trzeba by było troszkę spojrzeć na inne styl parzenia. Czytałem na temat sposobów parzenia i ja robię tą herbatę w ten sposób, że po prostu ja ją gotuję. Najpierw robię esencję, małą ilość wody, bardzo małą. Nawet ją przypalam trochę na początku, tak żeby w sensie takim, żeby trochę się tam podpiekła. A potem daję małą ilość wody, robię z tego małą esencję. Następnie robię dużą esencję, znaczy daję po prostu większą ilość wody. I na końcu uzupełniam to wodą, prawda? Z czajnika resztę dodaję. I z tego wychodzi, no owszem, siekiera, ale dająca się pić i całkiem niezła herbata. Herbata turecka, gdybyście chcieli, prawda, sobie tam, no nie bawić się w tego typu rzeczy, to najbliżej herbacie tureckiej są herbaty gruzińskie. Ja herbatę gruzińską piłem i ona rzeczywiście jest bliska herbacie tureckiej. Jest nieco słabsza, bym powiedział, ale jest dość bliska. Ile kosztuje taka herbata? No to niestety w Polsce mamy tylko, tak jak mówię, jedną firmę typu Czajkus, która jest dość dużym koncernem. Ona produkuje różne herbaty, z tego co wiem. I ona kosztuje dość tanio, bo na przykład potrafi 25 zł kosztować, 30 zł za 400 gram. Ta herbata, którą ja kupiłem, kosztowała około 50 zł za 400 gram, ale już naprawdę takim fajnym opakowaniem. Ja wam je za chwilę pokażę. Przede wszystkim no, mieliśmy tutaj oczywiście taką ciudrachę białą. Oczywiście musimy się wysypać, ale nic, to potem się posprząta. Więc mamy taką, prawda, białą torebkę, tak? Jakby. Następnie mamy o takie coś. To jest, jak widzimy, prawda, pudełko tej herbaty. Altınbaş Çay. Ona wygląda tak, jak widzimy tutaj. Mamy tutaj oczywiście pokazaną filiżaneczkę, tak? Szklaneczkę turecką. Tu są złote napisy, prawda, po tej stronie. I po stronie złotych napisów mamy, no po turecku właściwie, ile kalorii, prawda, i tak dalej. Producent oczywiście Turcja, tego typu rzeczy. Także jest to herbata, tak jak mówię, typowo turecka z rejonu Rize. No tak jak mówię, jednak niestety, no z tego co wiem, słyszałem, są różne opinie na temat tej firmy. Natomiast co jest tutaj bardzo ważne czy istotne, to fakt, że słuchajcie, że ta firma jest koncernem dość dużym. Także można by było przyrównać to do takiego tureckiego Liptona, powiedzmy, tak? Oczywiście jest to herbata znacznie lepsza niż Lipton, w smaku przynajmniej jest więcej, ma ciekawszy bukiet mimo wszystko. Natomiast no, nie oczekujmy od tej herbaty zbyt wiele. Dobre herbaty tureckie, tak naprawdę dobre, podobno, to są herbaty kupowane na wagę, nie wiem, gdzieś na bazarze pewnie i tak dalej, tak? Tutaj niestety w Polsce takiej możliwości nie ma. Jesteśmy skazani na czajkur. Natomiast ważne jest to też, jak tą herbatę oczywiście robimy, w jaki sposób. Po co ta herbata? Tego typu herbata nadaje się właśnie świetnie pod potrawy no, tureckie, słodkie potrawy, prawda? Żeby tutaj tego typu właśnie no, żeby wydobyć ten smak, tak? Podkreślić go, na przykład pod baklawę. Baklawa świetnie podkreślałaby smak tejże herbaty.
sposób bardzo, naprawdę uważam, że dobry. To samo rahat lukum albo lokum. Rahat lukum jest powiedzeniem chyba bodajże bułgarskim, natomiast lokum bardziej chyba w stronę tą turecką. Czyli ukojenie gardła, rahat lukum. Nadaje się również, uważam, pod pewne potrawy tatarskie. Z tym, że tatarska kuchnia jest dość mocno oparta o, no oczywiście, Mongolię. Prawda? Gdyż Tatarzy wywodzą się z Mongolii. Ja wam tutaj pokażę jedną rzecz. Dawno temu, mianowicie, słuchajcie, w sieci, do 26 stycznia, w numerze 4 2020 roku oczywiście, zamieściłem, słuchajcie, artykuł, znaczy mój artykuł został zamieszczony, na temat Tatarów. Jesteśmy Tatarami, ale przede wszystkim Polakami. Tak? Tu jest meczet, prawda, tatarski. Słuchajcie, to jest wywiad z panią Jennettą Bogdanowicz. To jest pani, która naprawdę ma wielkie zasługi dla polskiej kuchni. Oczywiście kuchni polskiej, ale tutaj, no wiadomo, pod auspicjami tatarskimi, tak? To jest kuchnia tatarska, to nie jest kuchnia typowo, można powiedzieć, słowiańska. Tylko to jest tu kuchnia Tatarów. Ale ona ma ogromne zasługi właśnie pod promowaniem właśnie tutaj, wśród Polaków kuchni tatarskiej i uważam, nie bez kozery, gdyby, słuchajcie, pani Jennetta Bogdanowicz jakby multiplikowała, bo też było więcej takich osób jak ona, to myślę, jestem przekonany o tym na 100%, nawet nie na 99%, tylko na 100%, że mielibyśmy dzisiaj taką siłę polskiej kuchni, jaką ma kuchnia na przykład francuska czy włoska. Dlatego, że nasza kuchnia ma olbrzymi potencjał. Powiem wam tylko jedno zdanie. Mianowicie weźmy przykład kuchni czeskiej. Kuchnia czeska w zasadzie oparta jest na właściwie głównie o kuchnię śląską, prawda? Morawską oczywiście i tak dalej. Ona ma swoje uroki. Ma swoje knedliczki, prawda, ma swoje doskonałe sosy do mięs, ma swoje świetną kaczkę na przykład, ma swoje różnego rodzaju inne rzeczy. Natomiast ona, wbrew pozorom, w porównaniu z kuchnią polską jest bardzo uboga. Chociażby w kuchni czeskiej nie znają surówek na przykład w ogóle. To jest jeden z przykładów. Kuchnia polska też jest kuchnią, która przystosowała inne kuchnie dookoła, tak? Kuchnię ukraińską, prawda? Kuchnię litewską i tak dalej. Ona je jakby adoptowała do siebie. To jest troszkę tak, z Polakami jest troszeczkę tak jak z Chińczykami. To znaczy, Chińczycy nigdy nie wychodzili poza swoje terytorium. Polacy wychodzili oczywiście, bo przecież walczyliśmy z Rosjanami, nasze ziemie dochodziły aż pod właściwie Moskwę prawie, że niedaleko. Przecież Smoleńsk był polski. Natomiast, no, powiem wam w ten sposób, że myśmy tutaj, jeżeli chodzi o kwestie podobieństwa do Chińczyków, no to jest to, że Chińczycy nie wychodzili poza swoje terytorium, a potrafili asymilować innych. My tak samo też. I nasza kuchnia potrafiła asymilować innych. Przecież kuchnia tatarska stała się częścią kuchni polskiej. Częścią naszego wielkiego dziedzictwa. I pani Jennetta Bogdanowicz potrafiła to wszystko, słuchajcie, zrobić.
ona mimo tego, że jakiś czas temu, prawda, spłonął praktycznie cały jej majątek, cały praktycznie spłonął. Ja wam dokładnie podam tego roku, kiedy to się stało. Ale właściwie spłonęło wszystko. Ona to wszystko, dzięki oczywiście pomocy ludzi, odbudowała. I ona dalej pracuje. To jest cholernie, słuchajcie, pracowita kobieta. I teraz pozwólcie, że wam zacytuję fragment tego tutaj mojego artykułu. Mianowicie na temat pielekaczewnika. Co to jest pielekaczewnik? Pielekaczewnik to liskowane ciasto makaronowe z mięsem, najlepiej gęsiną. I teraz słuchajcie dalej. Z serem lub na słodko z jabłkami. A więc doskonale nadawałoby się właśnie pod tą herbatę. Sposób jego przyrządzania jest prostokątny. Bardzo cieniutko rozwałkowane płaty ciasta przekłada się farszem. Całość zwija w rulon, sformuje się w tak zwanego ślimaka i piecze około 3 godzin. To tradycyjna potrawa bajramowa, świąteczna. Nie wiem, czy kojarzycie Ramadan Bajram, czyli święto zakończenia postu Ramadanu. Przygotowana 2 razy w roku w ciągu, znaczy przy okazji świąt Id al-Adha, Kurban Bajram, święto ofiarowania oraz Id al-Fitr, Ramadan Bajram, święto zakończenia postu w Ramadanie. W 2009 roku po 3 latach starań zarejestrowano tę potrawę w Ministerstwie Rolnictwa jako potrawę tradycyjną i pielekaczewnik dostał unijne oznaczenie gwarantowane tradycyjną specjalność. Chodziło mi o to, by promować nas, Tatarów, przez ów produkt i cieszyć podniebienia ich gości. Dalej mam, prawda, różne inne potrawy, tak? I na przykład przydam wam o słodyczach też. Tu podobieństwo właśnie z kuchnią turecką. W kuchni tatarskiej jest bardzo dużo słodkości. Najważniejsze i najczęstsze przygotowuje się w domach. To bułeczki drożdżowe, czakczaki, ciasteczka w miodzie oraz halwa. Słyszycie? Hałwa, tak? Hałwa. Bardzo tradycyjna potrawa tatarsko-muzułmańska, podawana z okazji świąt, składająca się z mąki, naturalnego miodu i masła. Do tej słodyczy wzięła się współczesna hałwa. Mamy na przykład również pilaw, znany z kuchni tureckiej, prawda? Również. Danie, co charakteryzuje różne narody zamieszkujące Azję i każdy z nich ma swój przepis na tę potrawę. W moim danym także się go przyrządza. Podstawowe składniki pilawu to ryż lub kasza bulgur, warzywa, mięso oraz przyprawy. Pilaw to ulubiona potrawa moich wnucząt. Czy widzicie, czyli pilaw również opiera się o kaszę bulgur, która jest bardzo popularną kaszą w Turcji. Z kolei na przykład napoje. Jednym z moich ulubionych jest syte, czyli woda z naturalnym miodem, cytryną i odrobiną świeżej mięty. Podaje się go w czasie tatarskich świąt, ważnych świąt, ślubów, pogrzebów oraz azanów. To są taki azan, czyli to jest nadanie imienia po prostu. To jest odpowiednik, powiedzmy, w tradycji muzułmańskiej odpowiednik chrztu świętego. A wszystko, wszystkich potraw, o których mówiliśmy, można spróbować w Kryszynianach, dokąd serdecznie zapraszam, prawda? Tutaj też mamy wnętrze meczetu, prawda? Bodajże właśnie w Kryszynianach. Tam też pan Dżemil Smajkiewicz tutaj na ten temat, słuchajcie, opowiada na temat tradycji tatarskiej. Także tak to, słuchajcie, wygląda, jeśli o to chodzi. I tak jak mówię, tradycja właśnie tatarska to jest też bardzo oparte mocno o tradycje tureckie. Ta kuchnia, prawda, te wszystkie inne rzeczy. I co jeszcze mogę wam powiedzieć na koniec o zwyczajach. Wam powiem o zwyczajach właśnie związanych z herbatą turecką. Zatem zwyczaje są takie, że przede wszystkim, tak jak mówię, pijemy z tych szklaneczek w kształcie tulipana. Herbatę roznosi, słuchajcie, najmłodsza osoba w tutaj
w danej społeczności, tak? Najczęściej, no oczywiście jest to kobieta najmłodsza. Jeżeli nie ma kobiety, to jest to mężczyzna. Jest taka instytucja, która się nazywa Chaiji. Chaiji to jest osoba, która tą herbatę właśnie tutaj podaje, na przykład powiedzmy, ktoś sobie zamawia jakąś ilość herbat w pakiecie dla siebie, dla gości, swojej firmy na przykład, tak? Właściwie herbata w Turcji jest wszędzie. Turcy piją te herbaty litrami, tak? Ja mówię, kupują po 500, po 400, po tutaj już nawet 2 kg potrafią kupować te herbaty. Także tego jest całkiem, słuchajcie, sporo. Co jeszcze mamy takiego ciekawego, jeżeli chodzi o kwestie herbaciane? To też, słuchajcie, przede wszystkim, tak jak mówię, herbatę pijemy powoli, nie pijemy jej szybko. Przygotowana jest, tak jak mówiłem wcześniej, w podwójnym takim czajniczku zwanym demli lub też tutaj lub też słuchajcie czajdanblik. A ponadto też ważno tutaj podkreślenia warte jest też to, że tego typu herbata również jest to z tego, co ja chciałem powiedzieć wam, to jeszcze ważne podkreślenie, że mamy różne rodzaje tej herbaty, znaczy rodzaje mocy herbaty. Jeżeli chcemy na przykład sobie zamówić herbatę słabą, to zamawiamy aczyk. Potem mamy herbatę, z tego co pamiętam, chyba Ortak się nazywa. I na końcu mamy herbatę właśnie Demli Chai. Ta herbata tutaj w tym czarnym pudełku, to jest właśnie, którą wam pokazywałem, to właśnie Demli. Kiedyś były właśnie takie, słuchajcie, no nie takie jak to, tylko po prostu takie papierowe czarne pudełko. Teraz to już ciężko kupić. I właśnie to jest ten Antilbash Chai. Także tak to, słuchajcie, tutaj sytuacja wygląda. Jaki jest smak tej herbaty? Chciałbym powiem szczerze, że dosyć ciężko jest go tutaj mi opisać go. To znaczy, to jest smak taki słodki. Nawet jeżeli nie dodajemy tutaj cukru, to on jest słodki. Fajnie jest, jak się robi pianka. Jest tak jakby... jakby dodać do herbaty trochę miodu. Ciężko go w ogóle, wiecie, opisać. On jest też taki, nie jest cierpki, praktycznie w ogóle. Znaczy on jest taki, że on ten język jednak tutaj jakby, można powiedzieć, trochę kołkiem staje. Ale to nie jest takie wyczuwalne, wiecie? To jest taki mój specyficzny rodzaj herbaty. Najbliżej tej herbacie jest, jak już mówiłem wcześniej, do herbaty gruzińskiej. Do herbaty z Gruzji. Tak przynajmniej się wydaje. Ja tę herbatę, jak widzicie, podaję tutaj przez czajniczek po mojej świętej pamięci babci z Wawelu. I właściwie to byłoby, słuchajcie, na tyle, co chciałem powiedzieć, bo mógłbym oczywiście tak kręcić różne historie i tak dalej. I na koniec wam tylko podam
gdzie warto, słuchajcie, zajrzeć, jeżeli chodzi o właśnie herbatę turecką. Jakie tutaj rejony, jeżeli chodzi o YouTube? Przede wszystkim warto zajrzeć na turturblog.pl, to na pewno, czyli Polka w Turcji. Warto, słuchajcie, również zajrzeć na herbatę po turecku. Przepraszam, kawę po turecku. Jest taki YouTube'owy, prawda, vlog, kawa po turecku. Tam warto również sobie zajrzeć. Gdzie jeszcze, tak sobie myślę, gdzie by warto było jeszcze zajrzeć? No to oczywiście turecki sklep też. Warto tam sobie zobaczyć. I to właściwie byłoby z tych takich rzeczy, które bym Wam proponował, na tyle, jeśli o to chodzi. No i słuchajcie, będziemy się oczywiście powoli, rzecz jasna, serdecznie żegnać. O, już widzę, że mi się herbatka właściwie kończy, prawda? Także szczęść Boże z Panem Bogiem i wszystkiego dobrego życzę. Herbatę turecką warto pić, myślę. Od czasu do czasu, prawda? Razem na przykład najlepiej z dodatkiem baklawy, która doskonale by podkreśliła właśnie smak tejże herbaty, uważam. Chyba właśnie najlepiej, właśnie baklawa. I warto też babcie poczęstować taką herbatą. Babcia, myślę, że byłaby całkiem ukontentowana nią. Także szczęść Boże, z Panem Bogiem. Marcin Wiśniacki, jak zawsze, dobra herbata.